Cześć kochani, jestem Maria Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Dzisiaj swoją premierę mają dwie książki od czwartej strony, ale jako że za oknem jest obrzydliwy gorąc, to może zostawimy duchy rebelii i pustyni w spokoju i przeniesiemy się do mrocznej Irlandii. Także tak dzisiaj porozmawiamy o zakończeniu duologii, czyli o The Call Invasia od Padara O'Gillina. Historia w tej serii jest na tyle wyjątkowa i zaskakująca, że jeżeli nie czytaliście pierwszego tomu, to najpierw radziłabym Wam zapoznać się z odcinkiem, który się tutaj wysunie, dotyczącym wezwania, czyli pierwszego tomu, i dzięki temu dopiero będziecie mogli mniej więcej zrozumieć, o co mi chodzi. Irlandia nadal żyje w strachu przed Essie, czyli morderczymi elfami, które od lat porywają ich dzieci i z uwielbieniem niszczą ich ciała i ich psychikę, a z reguły po wielogodzinnych torturach również życie. Ale Nessa i Anto mają wezwanie już za sobą. To najgorsze doświadczenie, do którego byli przygotowywani latami, które zostawiło w nich nieodwracalny ślad, jest już za nimi. Teraz mogą przestać w końcu żyć w strachu. Nigdy w życiu nie wrócą do szaroziemi. Mogą cieszyć się spokojem, założyć w końcu rodzinę i odnaleźć swoje szczęście. A przynajmniej tak im się wydawało. Jednak rząd przerażony ostatnimi wydarzeniami rozpoczyna polowanie na zdrajców, czyli na tych, którzy przeżyli wezwanie tylko i wyłącznie dlatego, że weszli z elfami w układ i mają zamiar pomóc im w powrocie i podbiciu Irlandii. A jakie szanse na takie rzeczywiście wywalczenie swojej wolności i wrócenie do swojego świata może mieć Nessa, czyli kaleka, która właściwie ma problem z tym, żeby ustać o własnych siłach na swoich nogach, swoich własnych nogach. No właśnie, do takiego samego wniosku doszedł rząd, a zdrajcy narodu karani są powrotem do szaroziemi, gdzie przez wieczność będą uciekali przed krwiożerczymi Sith. Czyli Nessa ma przed oczami perspektywę powrotu do miejsca, które przeraża ją najbardziej na świecie. Anto natomiast ma swoje problemy i swoją misję, która będzie musiała jakoś rozwiązać i ogarnąć. Czy uda mu się uratować i naród, i Nessę? Gdybym miała odpowiadać na swoje standardowe pytania dotyczące tej książki, to właściwie mówiłabym cały czas to samo, także dzisiaj będzie trochę inaczej. The Call Invasia ma ten sam świetny klimat co pierwszy tom. Jest niesamowicie klimatyczna, jest mroczna, brutalna, krwawa. Wywołuje totalny brak nadziei momentami, strach i takie oczekiwanie. O ile w wezwaniu ja tak czułam prawie takie tykanie zegara, dlatego że to tykanie zegara miało w końcu wyprowadzić na prostą, czyli przeczekanie wszelkiego zła i dojście do bezpieczeństwa. Tutaj nie ma tego tykania, ale dlatego że przed tym niebezpieczeństwem, które się pojawiło w tej książce, nie da się uciec. To nie jest coś, co można przeczekać. Ono jest tutaj, teraz, wszędzie dookoła nas i zwlekanie z podejmowaniem akcji prowadzi tylko i wyłącznie do coraz mniejszej nadziei i do coraz mniejszej szansy na ratunek. Tutaj masa rzeczy się dzieje i właściwie mało jest tutaj chwili na oddech. Po prostu wpakowaliśmy się w kulminacyjny moment całej akcji. Ja się tego, szczerze mówiąc, za bardzo nie spodziewałam, dlatego że kiedy zaczynałam czytać tę książkę, to nie przeczytałam nawet tyłu układki. Stwierdziłam, że nie chcę wiedzieć, co się będzie działo. I bardzo się zdziwiłam. Ten mrok zdecydowanie dopełniają postacie książki. To, co akcja robi z nami, to jest jedno, ale to, co robi z bohaterami, to już jest coś zupełnie innego. Fascynowało Was kiedyś, co niebezpieczeństwo, strach i walka wyciąga z ludzi? Bo mnie zawsze. I tutaj to można świetnie zaobserwować. To, jakimi ludźmi stają się ci, którzy przeżyli traumę, którzy byli uczeni zabijania i przetrwania, ci, którzy dorastali w ciągłym strachu, niepewności i oczekiwaniu. Badar świetnie przedstawił to chociażby na przykładzie dzieci ze szkoły przetrwania. Tego, jak walcząc o swoje życie i przygotowując się do tego wezwania, gdzieś tam część z nich przegrała swoje człowieczeństwo, a część musiała po prostu walczyć 10 razy bardziej i bardziej się starać, żeby nadal pozostać sobą. I jak dla mnie obserwowanie tych zmian, decyzji, które podejmują ci bohaterowie i tego, co oni robią ze swoim życiem, jest jedną z
chyba najfajniejszych kwestii związanych z tą serią. Obserwowanie tego, jak się zmieniają ludzie w momencie niebezpieczeństwa. A na dodatek to otwarte zakończenie, które moim zdaniem było świetne, dlatego że zostawiło po sobie niedosyt, ale nie zostawiło po sobie rozczarowania. Jest tym, czego się można było spodziewać pod koniec tej duologii i na szczęście nie zniszczyło tego całego napięcia i tej atmosfery, którą autor budował przez cele stron. Podsumowując, Dekor Inwazja to jest naprawdę dobra książka, dobry drugi tom, chyba nawet trochę lepszy niż pierwszy, ale pewnie dlatego, że to już jest zawiązanie całej akcji. Absolutnie powiem to, co mówiłam o wyzwaniu, czyli świetny pomysł na historię, wątki folklorystyczne, ta atmosfera, to oczekiwanie, dreszczyk emocji i ci różni skomplikowani bohaterowie. W skrócie, genialne zakończenie całej historii. Szczerze mówiąc, nie obraziłam się, gdyby było tego więcej, no ale powiedzmy. Czy jeżeli czytaliście pierwszy tom, to absolutnie musicie sięgnąć po drugi i zobaczyć, jak ta historia się kończy, dlatego że kończy się wow. Kochani, i to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I dziękuję wydawnictwu Czwarta Strona za moją książkę i również za Waszą, dlatego że mam jeden nadprogramowy egzemplarz, który pewnie niedługo będę chciała rozdać w konkursie. I jeżeli macie jakieś pomysły na konkurs, to ja się chętnie zasugeruję, także koniecznie piszcie. I będzie mi szalenie miło, jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli zostawicie łapkę w górę, będziecie mieli subskrybowany kanał i wciśnięty dzwoneczek zaraz obok, który będzie krzyczał do Was, że jest nowy odcinek, chociażby w przyszłym tygodniu. I chciałabym, żebyście w komentarzu napisali mi, co myślicie o dzisiejszej formie odcinka. Czyli czy wolicie, kiedy to jest ten stary schemat z pytaniami itd., itd., czy też dzisiaj było jakby tak lepiej. Napiszcie mi po prostu, co myślicie. Także dziękuję raz jeszcze za obejrzenie. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!